Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Magia, czyli umiejętność wpływania na otaczającą nas rzeczywistość za pomocą sił umysłu, fascynuje ludzkość od wielu, wielu wieków. Bez istnienia magii trudno wyobrazić sobie wiele dzieł popkultury, czy też wiele gatunków literackich. O popularności zjawiska może świadczyć fakt, że wielu współczesnych magików, iluzjonistów, takich jak David Copperfield czy Criss Angel, na stałe wpisali się w kulturę współczesnego internetu. Co jednak stanowi o ich sukcesie i dlaczego magicy mają tak wielki wpływ na nasz umysł? Nazywam się Marek Kamiński i w dzisiejszej Eurece odpowiemy sobie właśnie na to pytanie. Na samym początku chciałbym pokazać Wam bardzo prostą sztuczkę magiczną. Mam oto w ręku 5 kart. Bardzo proszę, ażebyście wybrali jedną z nich. Zrobiliście to już? No to teraz chowam karty i dzięki swoim magicznym mocom wyeliminuję tą, którą żeście wybrali. I gotowe. Czy znajdujecie tutaj kartę, którą żeście wybrali? Nie sądzę. Zaraz przekonamy się dlaczego. Ten prosty trik ilustruje pewną powszechnie stosowaną przez iluzjonistów technikę, jaką jest odwrócenie uwagi. Osoba biorąca udział w triku na samym początku koncentruje swoją uwagę na wybranej karcie, by później próbować odnaleźć kartę w nowo pokazanym zestawie kart. Cały ten zabieg ma tak naprawdę na celu odwrócenie naszej uwagi od najbardziej banalnego rozwiązania całej zagadki, mianowicie wszystkie karty zostały podmienione. Miałem ich o wiele więcej niż Wam pokazałem. Po odwrócenie uwagi sięga wielu z najbardziej prominentnych działających współcześnie iluzjonistów, m.in. David Copperfield. W swoim najbardziej klasycznym triku polegającym na przeniknięciu przez mur chiński widzimy de facto jedynie cień jakiejś postaci, prawdopodobnie pomocnika magika, który ma na celu odwrócić naszą uwagę, podczas gdy David zwinnie chowa się w platformie, po której podszedł do muru. Platforma ta jest następnie transportowana na drugą część ściany. Sterowanie uwagą widza obecne jest również w innym triku Davida Copperfielda, w którym doprowadził on do zniknięcia Statuły Wolności na Manhattanie. Oczywiście nie sposób doprowadzić do zniknięcia tak wielkiego obiektu, o wiele prościej jest sterować punktem, w którym patrzy widownia. Copperfield osiągnął ten efekt poprzez umieszczenie widowni na ruchomej platformie, której ruch został zamaskowany przez głośną muzykę oraz helikopter, który unosił się nad wszystkimi. W ten oto sposób iluzja doskonała została osiągnięta. Inną skuteczną metodą manipulowania naszą psychiką jest danie nam możliwości wyboru. Dzięki bardzo specyficznemu mechanizmowi psychologicznemu osoby, które mają możliwość podjęcia niezależnej decyzji, automatycznie odrzucają możliwość zewnętrznej manipulacji. Zjawisko to ilustruje bardzo ciekawa gra liczbowa. No i cóż, przekonajmy się, czy wspomniana przed chwilą gra liczbowa zadziała również i w Waszym przypadku. Bardzo proszę, wybierzcie liczbę z przedziału od 1 do 10. Pomnóżcie ją przez 2. Następnie pomnóżcie ją przez 5. Liczbę, którą teraz macie w głowie, podzielcie przez liczbę, którą wybraliście na samym początku. No i jako ostatni krok odejmijcie od liczby 7. I ja jestem teraz prawie pewien, że wiem, jaką liczbę macie w głowie. Jest to liczba 3. Zgadłem? Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się niniejszy odcinek, zostawcie nam łapkę w górę oraz dajcie nam komentarz pod filmem. My oczywiście widzimy się za tydzień w kolejnym programie Eureka. Cześć!